Hej, siemanko, jestem Jacka 16 i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gry Space Pampio. Oczywiście, moi drodzy, pamiętam, z odcinkami troszkę pograłem. Wbiłem sobie, moi drodzy, tak, no, dwie takie rangi do góry, żebyśmy, moi drodzy, nie bawili się z tą jedną rangą nie wiadomo ile. I mamy boosta na masę, także ten boost na masę jest fajny. Dobra, to przyda się. I moi drodzy, spróbujemy też zagrać. O, znowu zmalała mi trochę masa. Spróbujemy zagrać na tym całym turnamencie. Może nam się dzisiaj uda. Może nie będzie czegoś takiego, że gościu na magicznie się powiększy. Mam nadzieję. Mam taką szczerą nadzieję. O, tam jest jakiś duży gracz. Chodź tutaj. No tutaj można dużo punktów zdobyć na tej farmie, dobra. Dzisiaj mam Platinum 2. Mieliśmy Platynę 5, albo 4, albo 4. Po prostu wbiłem trochę tych rank, by nie wbijać na odcinku. I tak, po Platynie jest Diament, a dalej nie wiem, bo zauważyłem tam gdzieś, że jest Diament. Dobra, zagramy na turnamencie. Dobra, jesteśmy. Dobry resp mamy. Okej. W miarę dobrze, już tutaj na początek możemy zjeść trochę. O Jezu, zjeść, wciągnąć parę budynków, co mi się podoba. Dobra, możemy teraz góry sobie wszamać. Mamy tutaj busta niedaleko. O, w tej bazie wojskowej. Baza wojskowa daje naprawdę dużo punktów. To jest chyba boost na masę, tak? No nie, to wypadnie za mapę. Nie wypadaj. To z chęcią wezmę. Dobra, mamy pierwsze miejsce, jest dobrze. Oczywiście teraz bardzo mało tego paska. O, mamy skina złotego. Fajny skin, swoją drogą. Jest coś takiego, moi drodzy, że muzyka jakaś badziewna. Że teraz mniej dostajemy paska do następnej rangi za pierwsze miejsce. Dobra, od razu kieruję się tutaj. No, akurat wciągnąłem jakiegoś bota. Nie wiem, czy to są gracze. O Jezu, ten skin jest genialny. Akurat jakiegoś gracza złapałem. To siła złapał tego boosta. Akurat go stracił. Tutaj mamy sporo tego do złapania. Mamy już 600 punktów. No to nikt nam tutaj teraz nie może zaszkodzić. Jeszcze tego bota spróbuję dopaść. Uda się? Udało się. I oczywiście platyna 1. Plus 700, teraz dostajemy diamentów za rangę. Za te diamenty można kupować skiny, ale skoro dostajemy skiny za
Za rangę i skiny za otwieranie skrzynek. To nie opłaca mi się, kurde, czegoś tam kupować za diamenty. Wolę te takie skiny, bo ten skin złoty jest genialny. Znaczy złoty, no to jest tak, jakby złote, to jest takie brązowe bardziej, brąz, w sensie chodzi o metal. Tutaj na początek musimy zebrać naprawdę dużo tych małych budynków i mniejszych rzeczy, żeby zdobyć masy. Oczywiście najazd na bazę wojskową. Ktoś tu się nie rusza, nie wiem czemu. O, to masz drugie miejsce. To fajnie będzie stracić drugie miejsce. Nie wiem, czy da się wyłączyć te wibracje. Może się da, może nie. I mamy, moi drodzy, pierwsze miejsce. Widzicie, teraz dostajemy naprawdę mało paska za pierwsze miejsce. Niedługo w ogóle będziemy dostawać jedną piątą paska, albo jeszcze mniej. Dobra. Następna runda. Opłaca się właśnie na początek lecieć na płotki, ludzi, krzaczki czy kaktusy, bo potem możemy lecieć na domki. Domki, no jakieś tutaj skałki, czy inne tutaj elementy. Dobra, dzięki tutaj graczom mam już dostatecznie dużo masy. Boiska nie da się wciągnąć, ale można sobie wciągnąć tutaj wszystkich. Wszystkich piłkarzy. O, ciebie jeszcze wciągnę. No i spoko. I mamy 700? Tak, 700 punktów. Genialnie. Otwieram skrzynkę. Nie, dobra. Wybiorę skrzynkę numer 1. 200 diamencików. Pik, pik. Następna runda. Oto na tej mapie ostatnio przegrałem, co wtedy zdarzyło się to, że gość magicznie się powiększył. Tylko, o Jezu, mało rzeczy tu mam teraz. O, już nie mam pierwszego miejsca. Ech, szkoda. No tutaj zaraz na pewno sobie coś znajdę. No nie, tutaj nie za bardzo. O, jest. No tutaj ile jest nieruszonego jeszcze? No i pierwsze miejsce, genialnie. Jak będą diamenty, będzie diament 5, diament 4 i tak dalej. Okej, jesteśmy
prawie że na dobrym respie. Nie, spadaj stąd. Kościu, ale ty jesteś złodziej. Kasztan. No i przez tego kasztana nic nie ma, no. Dobra, tutaj jest. Poro. Bo tutaj oczywiście na początek przydaje się wciągnąć te ogrodzenie. Ale przez tego kasztana, tego głupiego bota, co tu przyszedł, niestety nie za bardzo tych rzeczy było. ...150 dopiero... Przecież ja przegram! No... Ej, tu nic nie ma! No i przegrałem. Jednak to nie był taki dobry resp. Moi drodzy, to jest, z tym respem jest tak, że raz da wam zajebiste, raz kopa w dupę wam da i da wam tak chujowy resp, że nie macie szans. Dobra, w dupie mam, nie będę brać nagrody. Ja... Ej, co odcinek to... Ja nie, nigdy nie przejdę tego całego tournamentu. Teraz tu będę patrzeć na to, jaki jest resp i zrobimy coś takiego, że będę wychodzić z tego tournamentu i wchodzić i może będzie lepszy resp. Bo zacznie normalnie, tak jak respi mnie zajebiście, a teraz to tak, że tak powiem, kupa w dupę. Jakby mnie gra opluwa, tak się czuję. Tak chujowe respy daje. Mogłem iść na boisko, ale to nic by mi nie dało. Że diamenty sobie tu złapię przy okazji. W sumie to ten cały tournament nie jest trudny, ale jeżeli gra wam da słaby resp, to niestety nie macie szans. Diament 5. Moi drodzy, o jest reklama jak zwykle. No i dobra, wiem co zrobię. Na tournamencie. A nie mogę teraz obejrzeć reklamy, żeby zagrać to. Aha. Dobra, to też mam was w dupie. I to jeszcze mało tego, że miałem chujowy resp. Mogę mu się uratować, ale niestety bot mi potem drogę zastawił i wszystko mi powyżarał. Pozabierał. I nic nie miałem. O, tu mnie zrespiło, tutaj obok tej... Na podczas tournamentu obok ogrodzenia. Możecie, moi drodzy, spróbować tego tournamentu w tej grze i powiedzieć mi, jak to wygląda u was. Czy też macie taki chujowy resp? Ja grałem w ogóle w ostatnim, ale w ostatnim... co to było w ostatnim? Chyba wtedy, co tak gość magicznie się powiększył. Okej, okay, szybko musimy coś złapać. Okej, okay, i wygrałem. Patrzcie, został tylko jeden gracz. Ostatnio tutaj grałem, właśnie wbiłem sobie rangi. Chciałem wciągnąć wszystkich graczy, ale niestety nie zabrakło mi jednej sekundy, żeby wciągnąć ostatniego gracza. Nie wiem, czy za to jest. Nie wiem, czy są osiągnięcia za takie rzeczy, ale. Prawie mi się udało. Prawie. To ostatni raz zagramy i koniec odcineczka będzie.
Dobra. Tu jeszcze jest ogrodzenia dużo. To nie mam pierwszy. A, to ten gość ma pierwsze miejsce. Bo już nie mam pierwszego miejsca, ale szybko spadam. Bo kurde, te budynki czasami są takie wkurzające, że nie można w ogóle tutaj nigdzie przejść. No, drugie miejsce. No, czasami się nie uda. Za drugie miejsce to wiedzą, ale mało tego paska się dostaje. Kurde, jeszcze reklamę kliknęłem. A dobra, nie przeniosą mi do sklepu Play. Jeżeli chodzi o tę grę, gierka jest fajna, ale ten tryb tournament respawn mógłby być lepszy. Także niestety res był tak badziewny, że niestety nie miałem szansy zdobycia punktów, żeby tam wygrać. Żeby w ogóle przeżyć, bo mnie wciągnął jakiś bot i jeszcze punkty za mnie dziad miał. Znaczy, to jest normalne, tak? Kto pierwszy, ten mówi się, to mówi się, kto pierwszy, ten lepszy. No, do jakichś tam rzeczy, akurat, ale to było akurat chujowe, że mi zostawił ten bot drogę. O, jest taki boost, dawać tego boosta. To co to jest, szybkość? Nie, to jest boost na masę. To i tak fajne. Ale mnie zmniejszyło. Ale i spoko, i tak dzięki temu zdobyłem mnóstwo punktów. No, urosłem jeszcze pod sam koniec. Proszę bardzo, Diament 4. Nowa mapa. O, nowa mapa. O, i reklama oczywiście. No bo dobra, spróbujmy jeszcze raz i spróbujemy nową mapę. Jest ta nowa mapa? Nie, no wygląda jak poprzednia. Znaczy nie ta poprzednia, tylko poprzednia w sensie, która już była. I to jest chyba po prostu kopia, albo nie, to nie jest ta nowa mapa. To jest ta pierwsza. No, jakaś tempa strzała pcha budynki. To znowu jakiś głupi bot. To jest tak z tymi botami, że pchają się, nie wiedzą, że tego nie zjedzą, ale i tak się pchają. Nie wychodzi im wciągnięcie czegoś, bo są po prostu za małe, ale się pchają. Ja tutaj, kurde, no nie ma tu nic, co mógłbym wciągnąć. Dobra, jest, znalazłem. Patrzcie, jak mi nagle ilość punktów podrosła. Szybko. O, chodź tu, graczu. Jest. Pierwsze miejsce. Timeout. Ale mamy dzięki temu pierwsze miejsce i możemy otworzyć skrzynkę. Pierwszą skrzynkę poproszę. 300 diamencików. Dziękuję. No i znowu reklama, no. To jest akurat normalne, że reklama, ale wkurzające. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do komentowania, do udostępniania. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne. Zapraszam też do zostawienia łapeczki w górę, udostępnienia tego filmu znajomym. Także do następnego, na razie, cześć, hej!